Dzień dobry, Marta Jastrzębska. Witam Państwa w ten świąteczny poniedziałek. Kiedy spotkania przy wielkanocnym stole dobiegają końca, wiele osób musi jeszcze przemierzyć mnóstwo kilometrów. Jak co roku policjanci apelowali więc o ostrożność podczas jazdy. Sytuację na drogach sprawdził Błażej Karczmarczyk. Dla podróżujących drogą krajową numer 5 przez Bożejowice w powiecie żnińskim to był długi powrót do domu. Z powodu awarii sieci wodociągowej ruch odbywał się wahadłowo. Strażacy wypompowali wodę z pobliskiego pola już w nocy, ale około godziny 11 musieli wznowić pracę. W okresie świąt kierowców na drogach było więcej, dlatego podróżujący musieli uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo, jak to korki, dużo ludzi jeździ na święta z rodziną, wypady i tak dalej, no to wzmożony jest ruch. Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy, trzeba było być bardzo uważnym i naprawdę pamiętać też o tym, że święta to taki czas, kiedy wiele osób, które są tak naprawdę niedzielnymi kierowcami, wyjeżdżają, żeby odwiedzić swoich bliskich i musimy być naprawdę uważni. No jest trudniej, nie wiem jak się uchronić, raczej unikać jeżdżenia, bo jest dużo nerwów, sklepy w tym roku też były krócej czynne, trzeba się pilnować. Do groźnego wypadku doszło w piątek na autostradzie A1. Auto, którym podróżowała pięcioosobowa rodzina, dachowało. Trójka dzieci zdołała wyjść z pojazdu o własnych siłach. Rodziców musieli za pomocą specjalistycznego sprzętu wyciągać strażacy. Wielkanocny poranek rozpoczął się tragicznie na drodze wojewódzkiej numer 562 w Strachoniu. Kierująca Citroenem C2 z nieznanych przyczyn zjechała z drogi na łuku i uderzyła w drzewo. Wskutek obrażeń 48-letnia mieszkanka powiatu płockiego zginęła. Kobieta jechała sama. Przez cały okres świąt na drogach regionu policjanci prowadzą akcję Bezpieczna Wielkanoc. Jest więcej patroli i wzmożona czujność policji, także podczas ostatnich godzin długiego świątecznego weekendu. Zwracać będziemy uwagę przede wszystkim na przekraczanie dozwolonej prędkości i prawidłowe przewożenie pasażerów w pojazdach samochodowych. Warunki na drogach poprawiają się, ale policjanci nadal apelują o ostrożność, w szczególności w trakcie powrotu ze świąt. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Trudno uwierzyć, ale to już 13 lat od śmierci Jana Pawła II. Wiele osób dokładnie pamięta, co robiło wieczorem 2 kwietnia 2005 roku. O 21:37 świat się zatrzymał. Do takiego zatrzymania się także dziś zachęca Fundacja Wiatrak. Okazji do modlitwy i chwili refleksji jest dziś w regionie wiele. Widzieliście, jak te maluchy ze mną tak kiwały rączką? Widzieliście? Widzieliście, jak się już uczą na papieża? Potrafił żartować, ale i mówić o rzeczach trudnych i kontrowersyjnych. Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu odwiedził ponad 130 krajów. Mieszkańcy regionu szczególnie pamiętają wizytę papieża we Włocławku w 1991 roku. 8 lat później Jan Paweł II odwiedził także Bydgoszcz i Toruń. Mówił wtedy o trudnej drodze do wolności Polaków. Bo ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej wielkiej, współczesnej martyrologii. Dobrze, że mówi się to właśnie w Bydgoszczy. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 papież zmarł. Polacy na moment zatrzymali się w biegu. Ulice miast rozświetliły znicze. Ten dzień zapadł w pamięci wielu. Wracaliśmy od moich rodziców, dowiedzieliśmy się w samochodzie i tak no na pewno z ruszeniem, ze łzami w oczach. Rozczarowanie, że tak szybko się to skończyło. Pomimo upływu lat Jan Paweł II pozostaje w pamięci wielu osób. Nawet tych, którzy znają go głównie z opowiadań rodziców. Jest przykład właśnie dla młodych ludzi, dał wielu młodym ludziom wzór, jak postępować w życiu i sam uważam go za bardzo ważną osobistość. W 13. rocznicę śmierci papieża Bydgoska Fundacja Wiatrak zachęca, by tego dnia także na moment zatrzymać się na modlitwę i zapalić w oknie symboliczną świecę. Wiatrak zaprasza, aby w tym codziennym pędzie życiowym zatrzymać się i po pierwsze wrócić do swoich doświadczeń z Ojcem Świętym, bo przecież mamy je bardzo różne. W obchody 13. rocznicy śmierci Ojca Świętego włączono się także w Toruniu. Samorządowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Spotykamy się tutaj w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II przy pomniku, który jest materialnym dowodem pamięci o nim, ale dużo większa, dużo głębsza pamięć po nim pozostaje w naszych sercach i w naszym myśleniu. On nas nauczał, on nam pokazywał drogę przez życie. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym regionem na świecie, któremu papież Franciszek powierzył patronat Jana Pawła II. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk.
Dziś śmingus dyngus. W Inowrocławiu tradycji stało się zadość. Kawalerowie wywoływali wczoraj panny, by w poniedziałkowy poranek oblać je wodą. Przywołówki odbyły się po raz 186. Szymborze jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie obchodzi się ten wielkanocny zwyczaj. Dźwięk trąbki w Szymborzu znają wszyscy. Zwiastuje nadejście kawalerów, którzy od samego rana wędrują od drzwi do drzwi, by oblać panny wodą. Pierwsze przywołówki, chociaż ja tutaj nie mieszkam, jestem u koleżanki dzisiaj. Chciałam zobaczyć, jak wygląda ta tradycja. Jak ci się podoba? Nawet bardzo fajnie. O, nie jest źle. Mili panowie są. Tutaj przychodzą. Raz jest więcej wody, raz jest mniej wody. Nawet zła pogoda nie jest w stanie zatrzymać panów z klubu kawalerów. Wśród lokalnej społeczności wielkanocne obyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Upłynęło już 186 lat od założenia członków klubów kawalerów i cały czas podtrzymujemy tę tradycję. Wszystko zaczyna się od niedzielnych przywołówek. Tam jedna, ale ładna panienka! By w wielkanocny poniedziałek oblać i wyperfumować panny, które dzień wcześniej zostały przywołane z trybuny. Polewamy panny wodą, oczywiście komitecką. Staramy się teraz ciepłą wodą, dzisiaj warunki nie pozwalają nam, żeby lać zimną wodą. Nie lejemy, można powiedzieć, z wiadra, lejemy z butelki, tak żeby były polane i zadowolone. Co roku lista panien układana jest już w Wielkim Tygodniu. Obok nazwiska dziewczyny wpisywane jest nazwisko młodzieńca, który prosi o jej wywołanie i składa okup w postaci pieniędzy bądź alkoholu. Wykupiona dziewczyna musi się liczyć z obfitym dyngusem. Im więcej urody, tym więcej wylanej na głowę wody. Jeszcze się tak nie trafiło, żeby źle miała dobranego albo żeby ktoś mnie nie wykupił, więc jak na razie może być. Bo to tradycja, która od lat ma za zadanie łączyć pary. Jeżeli chodzi o przywołówki szymborskie, to się sprawdza z tego względu, że dużo małżeństw powstało. Do odwiedzenia jest ponad 40 panien, a gospodarze chętnie przyjmują komitet przywołówkowy, częstując, czym chata bogata. Jest to tradycja, no taka już z pokolenia na pokolenie przechodzi. Ja też pochodzę z Szymborza, więc w związku z tym też byłam kiedyś jako panna przywoływana. Każdą tradycję, która jest lokalna, należy podtrzymywać. W tym roku kawalerowie nie oszczędzili nawet ekipy TVP. Szymborze, Joanna Wojnowolska. I zmieniamy temat. Bezdomni i potrzebujący bydgoszczanie poczuli dziś namiastkę świąt wielkanocnych. Zostali hojnie obdarowani w ramach wiosennej edycji akcji Ciepło Serca w Słoiku. W świątecznych paczkach były m.in. ciepły żurek, biała kiełbasa, jajka, wielkanocne mazurki i słodkości. Produkty te rozdawano na Starym Rynku, a także rozwożono do miejsc, gdzie przebywają bezdomni. I sałatka proszę. Wszystko w galarecie. Święta to szczególnie trudny czas dla osób ubogich, bezdomnych i samotnych. Pamiętali o nich mieszkańcy Bydgoszczy, którzy podzielili się z potrzebującymi nadmiarem świątecznego jedzenia. Trzeba być człowiekiem, dla drugiego człowieka. Trzeba sobie pomagać, a uważam, że dobro zawsze wraca, prędzej czy później. Dzisiaj mamy kawałek ciasta, sałatkę i trochę takich gotowych rzeczy, jak czekolady, tam mleko, mąka, też takie zwykłe rzeczy też. Bigos, słodycze i produkty z długim terminem ważności. Dzięki akcji Ciepło Serca w Słoiku wszyscy potrzebujący, którzy przyszli na bydgoską starówkę, mogli liczyć na posiłek. To, że w ogóle jest taka akcja, tak fajna akcja pomocy biedniejszym, bezrobotnym. I to mnie bardzo cieszy. A co dzisiaj pan dostał? Na co pan... No, słodycze, no jedzenie. Przyda się panu? Przyda. To, czego nie miałem w domu. Czasami ludzie patrzą na tych ludzi, że to są alkoholicy, to są degeneracje. To są często ludzie, którym życie gdzieś tam się zwichnęło, czasami przez różne choroby. I w ten okres świąteczny możemy na tego drugiego człowieka spojrzeć, dać mu coś ciepłego do jedzenia. Ci ludzie często nie mają teraz przez okres świąt, jadłodajnie są pozamykane i to jest jedyny ciepły posiłek, który mogą zjeść. Świąteczne Ciepło Serca w Słoiku trafiło także do bezdomnych przebywających w pustostanach i koczowiskach. Słodycze, to co jest potrzebne do jedzenia. Makaron, wszystko. A co pani czuje, jak widzi? Po prostu, no co, brak słów. Zebrana żywność została zawieziona również do bydgoskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet i matek z dziećmi.
W jednej chwili stracili dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa. Dla rodziny Kowalskich z Klonowa te święta wielkanocne nie są tak radosne jak te w poprzednich latach. Jesienią małżeństwo straciło w pożarze dom, który wcześniej kupiło i wyremontowało na kredyt. Pomóc rodzinie stanąć na nogi może każdy. Zbiórka na odbudowę domu odbywa się za pośrednictwem portalu pomagamcaritas.pl. Dziś przychodzą tu pełni nadziei i optymizmu na przyszłość. Wierzą, że z czasem ułożą sobie życie na nowo. Pożaru, który strawił ich dom, nie da się jednak z pamięci wymazać. My żeśmy spali, naraz tylko w okna sąsiadka pukała i krzyczała, że palimy się. Nie? No i żeśmy wstali szybko biegiem, ale co się dało, żeśmy ratowali. Ja byłam w tragicznym stanie tego dnia. Nie chciało mi się nawet szczerze żyć. Wsparcie na szczęście dotarło błyskawicznie. Serca i portfele otworzyli lokalni przedsiębiorcy i sąsiedzi. Zorganizowaliśmy spotkanie, na którym przepięknie mieszkańcy tak naprawdę się zachowali, mówiąc szczerze, przekazując naprawdę, jeżeli chodzi o taką małą miejscowość jak Klonowo, dość pokaźne środki finansowe. Musimy przejść przez ten korytarz. Władze gminy zaproponowały rodzinie tymczasowe schronienie w świetlicy, ale Kowalscy mimo trudnych warunków woleli pozostać z bliskimi w rodzinnym domu pani Sylwii. Ja z mężem zajmuję ten pokój, syn zajmuje ten pokój z wujkiem. Tam miałem swój pokój, tutaj śpię na podłodze, tam miałem łóżko. Na pewno jest teraz gorzej. No ciężko jest. Trzeba wytrzymać, żebyśmy mogli się jak najszybciej tam prowadzić, tak? Małżeństwo, aby dorobić, bierze dodatkowe dyżury w pracy w weekendy. Na remont domu rodzina zaciągnęła kolejny kredyt. Pomocną dłoń wyciąga więc Caritas diecezji toruńskiej. Cześć Boże, kłaniam się serdecznie. To jest taki paradoks, tak? Kiedy pojawia się jakaś trudna sytuacja, dramat ludzki, to jednocześnie wyzwala się naprawdę ogrom życzliwości, tej empatii. I chociaż na co dzień może nie potrafimy rozmawiać ze sobą do końca, to jednak w tych chwilach umiemy się zachować. Stary, nowy dom ma już dach, okna i tynki. Pozostało wykończenie. Dzięki ludziom, którzy nam do tej pory pomagali, dużo zrobiliśmy. Jakby były materiały budowlane, wiadomo, że byłoby zrobione jeszcze więcej. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam do tej pory pomagali. Kowalscy liczą, że kolejne święta spędzą już we własnych czterech kątach. Klonowo, Katarzyna Prędkowska. A teraz już zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki, witaj. Co dziś w serwisie? Dzień dobry. Dziś sporo o koszykówce. W Toruniu zakończyły się derby regionu w ekstraklasie mężczyzn. Polski Cukier wygrał z Anwilem Włocławek 89-80. Pomeczowe komentarze usłyszymy w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń, w którym powiemy także o zbliżającej się fazie play-off koszykarek. Drużyny Artego Bydgoszcz i Energii Toruń przygotowują się do decydujących meczów o medale. W pierwszej rundzie przeciwnikiem bydgoszczanek będzie Basket 90 Gdynia. Energia Toruń rywalizować będzie z mistrzyniami z ubiegłego sezonu, czyli wrocławską Ślęzą. Play-offy rozpoczynają się jutro, a dziś więcej szczegółów o tych przygotowaniach około godziny 21.45. Zapraszam. Z wielkim zaangażowaniem przygotowywaliśmy się do tego dnia. Mamy dodatkowe pasma na antenie, ciekawe scenariusze programów, przebudowane studio i nowe scenografie. Jutro Państwo będą mieli okazję to wszystko zobaczyć między godziną 7 a 21.30, bo startuje nasza nowa wiosenna ramówka. Wiosna co prawda nieśmiało, ale powoli przybywa do kraju. W pogodzie nieśmiało, a w TVP3 Bydgoszcz zdecydowanie studio. Szybko. I głośno. Kwitnąca jest wiosenna ramówka telewizji regionalnej i kolorowa. A kiedy wracamy na zielone? Od 3 kwietnia mamy dla Państwa całą paletę barwnych programów. Od ważnych dyskusji politycznych i społecznych, przez kulturę, zdrowie, po kulinarne inspiracje. Na antenie będziemy już od 7 rano, godzinę później z pierwszej ręki. Informacje na żywo również w dodatkowych wydaniach zbliżeń.
wejścia o 12.30, o 14.30 i to już będą pasma zagospodarowane. Pierwsze 15 minut, drugie pół godziny i tam będą nie tylko informacje bieżące, ale będziemy też zapraszać gości. Zapraszamy również Państwa przed telewizory. Prognoza pogody. Pierwsze opinie i komentarze. Łączenia na żywo. I oczywiście spora dawka sportowych emocji. Doświadczeni dziennikarze, prezenterzy, publicyści pojawią się wśród nowych scenografii. Przygotowanie poranków i nowych dzienników to jest wyzwanie również technologiczne. Musimy przestroić całą technologię pod kątem nowego studia, które jest budowane. W związku z tym i zmiany organizacyjne, gdzieś znalezienie miejsca na nową scenografię, zbudowanie scenografii w tak krótkim czasie. Kosztowało nas to mnóstwo pracy, ale było też sporo dobrej zabawy. Efekty mogą Państwo zobaczyć już jutro. Ja tak spektakularnie nie wyjadę na krześle jak koledzy, ale mam nadzieję, że Państwo na krzesłach, fotelach zasiądą przed telewizorami także o 21.30. Do zobaczenia.